Dobry wieczór Państwu! Dobry wieczór! Z tej strony Wiktor Środecki oraz Artur Machlowski. Gorąco klaski spontaniczne. Brawo! Brawo! Słuchajcie, witamy Was serdecznie na poniedziałkowym streamie po streamie na kanale Kobi Expert. Mamy dla Was masę dobrych wiadomości. Istny jarmark cudów. Istny jarmark cudów. Po pierwsze primo, mam nowy mikrofon. Gorąco klaski. Słuchajcie, piękny, wypasiony MSI, mikrofon studyjny. Pomyślałem, że kurczę, trzeba zrobić z tym porządek. Mam je ładnie być słychać. Mój piękny, słowiczy głos powinien sprawiać, że będzie Wam przyjemnie i miło. Co więcej, mikrofon jest na tyle profesjonalny, że mam w końcu odsłuch w słuchawkach, więc w końcu słyszę swój słodki szczebiot, a w dodatku dużo lepiej słyszę Wiktora. Dzięki temu też, że mam strumieniowanie dźwięku, Wy słyszycie też lepiej Wiktora. Więc tak. Znaczy nie słyszycie, bo teraz Wiktor nic nie mówi. Ale będzie mówił. Guys, please remember that if you have any questions in English, feel free. We'll speak English if you want. Dobrze, ale moi drodzy, oprócz tego, że mam nowy mikrofon, mam również nowy super raśny fotel gamingowy marki MSI. Pozdrawiam firmę MSI bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. W końcu, słuchajcie, bo tamten fotel był super wygodny, mega fajny, ale był niestety już troszkę wypierdziany i troszkę już zużyty, a to nówka nieśmigana. Słuchajcie, powiem wam tylko tyle, że MSI nie leci w kulki i naprawdę ich sprzęt gamingowy to jest bajka. Tu mam na przykład taką dźwignię, se zrobię tak i pyk i se leżę. O, a tam spadła lampa. Ale nie przejmujcie się, wszystko będzie dobrze. O, tak można się opuścić, można się na przykład na tym fotelu, można się podnieść, tu można sobie z tyłu tutaj ten. O, tak, w ogóle, więc jest bajka. Więc, tak, więc jest nieźle. Natomiast całe stanowisko mam odświeżone, mam również nową myszkę i nowe słuchawki gamingowe. A po co to wszystko? Otóż wszystko wskazuje na to, że Wiktor wkrótce też będzie miał taki super nowoczesny sprzęt, dlatego że chcemy zacząć grać w Company of Heroes. Chcemy zacząć ostro grać w Company of Heroes. Ja przypomnę tylko, że Company of Heroes 3 jest w tej chwili dostępna bezpłatnie do testów multiplayer na platformie Steam. Ja już grałem dosyć ostro i nie ukrywam, że jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Gierka jest naprawdę pyciarska i jest naprawdę dobrze. Wiktor, czy ty już grałeś w Company of Heroes 3? Niestety jeszcze nie. O, rozczarowanie. A czemuż to nie? Gdyż czasu mi brak. Proste. Dobrze, moi drodzy, wracając do tematu, jak zapewne zauważyliście, troszkę się zmieniło tło za mną. Pojawiły się tam półki z palet. No niestety, wzięło się to z biedy, bo IKEA niestety podniosła ceny. I słuchajcie, jedna półka z papieru kosztuje 250 zł. Chciałem kupić takich półek 6. Jak policzyłem, ile to będzie, to zastanawiałem się, czy jeść przez 2 miesiące, czy mieć 6 półek. Uznałem jednak, że jedzenie jest ważniejsze niż półki. W związku z tym zacząłem robić je z palet i tak się to skończyło. Słuchajcie, byłoby 6 półek, gdyby nie to, że rozchrzaniłem palec. Na tych półkach, moi drodzy, pojawiło się coś wyjątkowego. Otóż zrobiłem sobie taki prezenter do figurek. Zrobiłem sobie ten prezenter z klocków. Zobaczcie, jak to wygląda. Taki ładny prezenter. I zacząłem wpinać do niego figurki. Widzicie, odległość co 4 study. I zacząłem wpinać tutaj te takie rzadkie, limitowane, ale nie tylko limitowane, bo też po prostu takie swoje ulubione figurki. I mam zamiar tych figurek zebrać tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele i zrobić sobie tutaj po prostu w tle taką ekspozycję figurek. Wy ich nie będziecie widzieć, dlatego tam chyba te figurki przeniosę sobie tutaj na front, po prostu przed biurko,
A z tyłu zrobię sobie ekspozycję modeli, które oczywiście podświetlę odpowiednio, bo mam już taśmy LED-owe jeszcze z tego starego studia, więc chcę sobie tam to wszystko ładnie oświetlić. Natomiast zobaczcie, na dole przygotowałem taką podstawę, bo tutaj będzie taka duża, fajna diorama kolejowa i tam sobie chcę ustawić pociągi. Takie są moje plany dotyczące wystroju studia i całej ekspozycji. A zanim przejdziemy do pytań i zanim przejdziemy do rozmów z wami i zanim zaczniemy omawiać temat pociągów, ja tylko chciałem pozdrowić bardzo serdecznie patronów mojego kanału z serwisu Patronite, czyli czterech anonimów, Dariusza Skurę, Weronikę Kulawik oraz Pawła Szczepkowskiego. Bardzo wam dziękuję za wsparcie mojego kanału. Wiktorze, przejdźmy do pytań z czata. Jeżeli znajdziesz jakieś fajne, to przeczytaj, tylko słuchajcie, zgodnie z zasadami, które ustaliliśmy na poprzednim streamie, kończymy z pytaniami mało interesującymi albo z pytaniami, które się powtarzają, tak? Jeżeli ciągle są te same pytania, zaczyna się robić nudno, a wtedy jest niefajnie. Więc Wiktor, skup się proszę na tych najciekawszych pytaniach. No dobrze, tak więc offline Trollface pisze, czy zostaną zmienione górne stateczniki w MiG-29 na cieńsze? Jest to bardzo niewykluczone w przyszłości. Nie no, teraz w najbliższym czasie nie planujemy żadnego MiGa 29. I do końca nie jestem pewien, czy to by wyszło MiGowi na lepsze. Znaczy pewnie tak. Nie no, ziewnęło mnie, bo troszkę zmęczony znowu jak zawsze. Nie no, pewnie te tył by wyglądał lepiej, jakby były dedykowane klocki do ogona w MiG-u 29. Ale no, tak. Tak, myślę, że tak. Co, Wiktor, myślisz? To nie jest... Jakie było... Z klocków? Zapomniałem, jakie było pytanie. Ogon z MiG-a, czy dobić to na odlewach? Więc nie wiem. Nie wiem. Simon World of Bricks say good evening from Germany. Good evening, Simon. Hello. To co, Wiktor, jakieś nowe pytanie? No tak właśnie przeglądam ten czat. Tak przeglądam i przeglądam. Simon asking, Simon World of Bricks, World of Bricks, I want to be able to buy your train wheels individually because the other side other size you have Norman standard like Danish company. Yes, I think that we could sell it in the future. To co? Jakieś pytanka kolejne? Wiktor, coś znalazłeś fajnego? No właśnie tak szukam. Chomik pyta, jak tam prawo jazdy. Nijak. Na razie nie mam czasu po prostu iść. No, przymierzałem się w tym tygodniu, ale chyba się nie wyrobię. Więc pewnie dopiero od przyszłego tygodnia. Grafik pyta, czy na targach w Norymberdze zostanie pokazanych więcej wielkich okrętów poza Bismarckiem i wśród nich jest szansa na jakiś lotniskowiec. Nie mogę tego na razie potwierdzić. Piotr Klocki pisze, Arturze, pokażesz na kamerce Mardera 3 i Katiuszy, bo nie mogę się zdecydować. Nie mam ani Mardera, ani Katiuszy. Jeszcze, niestety. Jeszcze. Aha, bo ja tutaj, ej, bo ja macham tu, kurczę, rzeczywiście. Macham myszką, a to widać na czacie. W zasadzie na streamie. O, dobra, to teraz już nie macham. Arbuzek pyta, mogę zapytać, czy Wiktor ma na półce tam hełm? Znowu pytają o te kule twoje. Nie, to nie są hełmy. Wyżej na półce mam hełmy, kilka hełmów, tylko one raczej nie są teraz widoczne. Zdecydowanie nie są widoczne, bo ja ich nie widzę. No, a widzisz, w tym rzecz. PB Bricks pisze, miałem kiedyś gamingowego laptopa MSI i to było moje najgorsze doświadczenie technologiczne w życiu. Szczerze, miałem 6 różnych laptopów gamingowych od MSI i jestem totalnie zachwycony.
Miałem też Lenovo. Najgorsze, co mogło mnie zdarzyć, to właśnie ten laptop. Miałem Toshibę, która była fenomenalna do czasu, jak się nie zepsuła i w serwisach spędziła 3 miesiące. 3 miesiące trzymali w serwisie, więc różnie to bywa. Ja jestem bardzo zadowolony ze sprzętu marki MSI i mówię to zupełnie szczerze, jestem fanboyem wręcz. O Dellach to już nie powiem, bo to Della to. Dele, laptopy Della to ulegały biodegradacji. No dobrze. Wiktor, coś ten fajnego znajdziesz? No, Antosz pyta. To pytanie bezpośrednio do ciebie. Pyta, czy może w Kobie Hopy Center w miksach są koła typu Panzer 2 zielone? Tak jak KW1. 2, 5, 5, 5. Potrzebuję przynajmniej 8 takich kół. Antosz, nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie w tej chwili. Na pewno w czwartek będziemy dosypywać świeży miks. Około godziny 12. A czy w tej chwili są koła? Mogą być. Natomiast no, w sobotę było bardzo dużo klientów i szczerze mówiąc mocno przegrzebali miks. W czwartek, na pewno w czwartek będzie dostawa. Około godziny 12 będzie dostawa nowego miksu. Słodko. Arbuzek pyta, czy Katiusza będzie miała premierę na początku lutego, czy pod koniec? Już jest, już ma premierę. Już jest dostępna w zasadzie. Nie mamy jej jeszcze w Kobe Hobby Center. Powinno być w czwartek. O proszę. Metfra pyta, jaki będzie system łączenia wagonów? Na magnes czy na inny system zaczepu? Inny system zaczepu. Nie będziemy używać magnesów. Nice. Luis Castillo asking, what will the Kobe aircraft carrier in Kobe catalog seconds? Good. Good question. Sorry, I can't confirm it still. USS Midway napisał, pracowaliście gdzieś przed obecnym miejscem pracy. Gdyby tam był znak zapytania, to byłoby to pytanie, ale nie ma znaku zapytania, więc to jest zdanie twierdzące jak dla mnie. A jak dla ciebie, Wiktorze? Dla mnie też, bo jestem humanista, więc... Ach. Łobuzem jesteś niehumanista. Łobuzem. A ty się strasznie czepiasz właśnie takich małych szczególików jak znak zapytania. Wojciech Zdziejowski pisze, czy ośki krzyżakowe w kołach do pociągów są takie same jak do tej pory używane w Kobi, czy będą kompatybilne z konkurencyjną firmą? Tak, są takie same, tak, będą kompatybilne. I to jest bardzo istotne, że to jest na krzyżakach, bo tylko cwaniaczki nie kładą na krzyżaczki. Tak wygląda ośka. I na krzyżakach to musi być, dlatego że gdyby komuś się zachciało napędzać, no to muszą być krzyżaki. Niesamowite. Krzysztof Wierzbicki ma tutaj pytanko. Przeczytasz? Tak. Ile będzie setów związanych z pociągami i w jakiej skali? To znaczy, będzie jedna skala dla wszystkich pociągów, czy różne skale? Będzie tylko i wyłącznie jedna skala. Będziemy używać skali 1 do 35. To jest skala, która idealnie pasuje do torów wydawanych przez wszystkie marki, ale niewykluczone, że w przyszłości pojawią się też pociągi w mniejszej skali, kto wie, może, kto wie. Natomiast na razie skupiamy się na pewno na skali 1 do 35, bo ona pasuje do torów, pasuje do innych pojazdów i pasuje do wszystkiego, więc tak. Grzegorz Madej tutaj ma pytanko kolejne. Grzegorz Madej. Czy ten odświeżony polny Scaro to 1.6 GL jak wcześniej, czy może 1.6 GL i z AT Plusa? A może inny silnik? Silnik przez si napisane z was. Grzegorz, szczerze mówiąc, nie mam kompletnie pojęcia. Szczerze mówiąc, kompletnie się nie znam na motoryzacji. Szczerze mówiąc, wiem, że to jest polny Scaro. Tyle ci mogę powiedzieć. Natomiast jak bardzo wkrótce powinny się pojawić szczegóły na ten temat w naszych mediach społecznościowych, to wtedy będziesz mógł sobie sprawdzić dokładnie co i jak.
Max pyta, kiedy będą tułowia w sklepie na sztuki internetowym? Wkrótce. Pepe Briggs pyta, jaką nację ogrywasz Company of Heroes? Na razie grałem tylko Amerykanami. Tylko Amerykanami i to wybieram z padaków w ogóle, więc nie grałem Niemcami jeszcze i w sumie dobrze, że mi przypomniałeś, muszę Niemców odpalić na chwilę. Spróbować Niemcami zagrać. Andy pisze, Artur, pomaluj te półki na biało i będzie ok, nawet mimo, że z palet, ale musisz je pomalować. No właśnie tutaj nie do końca jestem pewien, dlatego że w zasadzie tło powinno być ogólnie białe, półki powinny być białe. Jeżeli półki będą białe, będzie to lepiej wyglądało, na pewno. Z drugiej strony ja mam całe poddasze w drewnie i drewniane półki w kolorze drewna wyglądają naprawdę nieźle. Ja w ogóle mam w planach cofnąć się ze streamem. To znaczy kamera będzie bliżej i to, co jest z tyłu za mną, będzie lepiej widoczne. Bo na razie to jest strasznie daleko. Więc na razie nie potrafię powiedzieć nic więcej na tym temat. Okej. Kocham historię, pyta Artur, pytanie. Czy będzie tworzyć jakieś gry planszowe z Kobi? No, wydajemy przecież gry planszowe. Mamy Tank Wars, mamy Battle of Midway. Mamy przecież strategiczną grę bitewną z użyciem naszych modeli, więc come on. Teraz w ogóle chcemy opublikować harmonogram działań w Kobi Hobby Center, więc chcemy taką rozpiskę eventów zacząć, więc mam nadzieję, że wam się to spodoba i mam nadzieję, że zaczniecie brać częściej udział w tym. Online Troll Face ma tu pytanko fajne. To offline Troll Face. No czy w pierwszym kwartale roku 2023 roku będzie więcej myśliwców wielozadaniowych w serii Armed Forces? Myślę, że tak. Eggdog.pl pyta, czy będą pociągi pancerne? Będą. Nikt nie spodziewał się takiej odpowiedzi, co? Miecio Smieco. Czy myślicie, że stworzycie serię pociągów? Tak napisał. No, pytanie brzmi, co oznacza to pytanie? Karol Kamiński ma tutaj ciekawe pytanie. Przeczytasz? Pewnie. Czy seria kolejowa będzie zawierać poza pojazdami także infrastrukturę kolejową, semafory, szlabany i tak dalej? Niby proste, ale wtedy zmierzałoby to w kierunku Pico, a to już byłaby tęga kolekcja. Taki jest plan, Karolu. Taki jest plan. Dokładnie. Arbuzek pyta, mam pytanie, czy wolicie Panzerkampfwagen Aufs w Königstiger, czy Panzerkampfwagen 5 Tiger? Ja nie potrafię wybrać, a ty, Wiktorze? To znaczy, nie było czegoś takiego jak Panzerkampfwagen 5 Tiger, to taki pierwszy pstryczek był Panzerkampfwagen 5 Panther, ale jeśli miałbym wybierać cokolwiek, to bezapelacyjnie Königstiger zwycięża. Karol Kamiński pyta, a propos miksów, czy to są klocki z bieżącej produkcji, czy jednak jest szansa na coś z zasobów piwnicznych? To są klocki z bieżącej produkcji, do których dosypujemy też inne miksy, czy klocki z magazynu po prostu. I tam czasem dosypujemy też takie prawdziwe skarby, więc... A! Moi drodzy, bardzo ważny komunikat, naprawdę, zapomniałem na śmierć o tym. Uwaga, uwaga, absolutnie bezwzględnie, nieodwołalnie jest już potwierdzone, że od 1 lutego zmieniamy zasady naszej promocji z darmowymi miksami w Kobi Hobby Center. Wszystko wskazuje na to, że od 1 lutego za każde wydane 200 zł będzie można pobrać pojemnik klocków. Co więcej, pojemnik będzie trochę mniejszy. Niestety, wszystko drożeje, a żyć trzeba, jak mówiła moja znajoma czarodziejka. To cytat z Wiedźmina.
Nie, słuchajcie, no żarty na bok, naprawdę, no to jest jak jest, wiecie o co chodzi, w związku z tym zasady się zmieniają, więc macie czas do 1 lutego odwiedzić Kobe Hobby Center i jeszcze skorzystać ze starych zasad. Przypomnę, aktualne zasady promocji są takie, że za każde wydane 100 zł dostajecie pojemnik, który możecie zapełnić klockami, to są naprawdę duże pojemniki. Od 1 lutego będzie za każde wydane 200 zł będzie taki pojemnik do zapełnienia i ten pojemnik raczej będzie troszkę mniejszy. Dobrze, to smutne. Jeśli chodzi o komunikację. Andy pyta, czy Kobi mogłoby rozważyć temat klocków na tak zwane nasypy pod tory? Oczywiście, że Kobi może to rozważyć, natomiast zapraszam serdecznie do Kobi Hobby Center. Tam można sobie nabrać klocków do budowy dioram, nasypów kolejowych, czy można wręcz zbudować całe zestawy, co udowodnił już kilkukrotnie na przykład Antoni, który wrzuca fotki na grupę dyskusyjną Kobe Fans. Słuchajcie, to żadna ściema, autentyk. To są klocki wygrzebane. No, on lubi sobie pogrzebać w tym miksie i on autentycznie wygrzebuje po kolei te klocki. No, tych pojemników tam jest, słuchajcie, 12 wielkich pojemników, więc jeszcze go szukać. No i czasem w tych modelach czegoś tam brakuje, jakiegoś jednego czy tam dwóch klocków, bo ich na przykład nie mógł znaleźć, czy jakiś inny klient je wygrzebał wcześniej. DS asking, Arthur, did you get around to finishing building your big German train gun mock? No, still I need some time to finish it. Right now I'm focused on trains. Mocks, so but maybe in the future I will make Dora cannon. Luis Castillo, what will the next Kobe US aircraft carrier? Sorry, I can't confirm it. Sorry. Czy modele pociągów z Kobe będą napędzane? Tak, będą napędzane. Na przykład siłą mięśni. Krzysztof Wierzbicki pyta, ile będzie... Czekaj, bo tu jest jeszcze pytanie od Onurblhm. Will there be the Gustav Cannon train in the new train sets you announced in the previous live on Kobe's channel? Right now I can't continue, sorry. Okej. Okay. Wracając do pytania Krzysztofa, ile będzie setów związanych z pociągami? Stary, będą 4 zestawy premierowe na początek, no a później kolejne zestawy. Z czego z tych 4 zestawów 2 będą 2 w jednym, czyli z oznaczeniami polskimi i niemieckimi. Dokładnie. Metfra pyta, gdyby jeszcze są, a właściwie pisze, gdyby jeszcze samoloty były w skali 1:35, wtedy wszystko ładnie by do siebie pasowało. No ja też bym wolał, żeby samoloty były w skali 1:35, ale po prostu to by było bardzo drogie. Dlaczego? Dlatego, że my mieliśmy większość form do samolotów robionych jeszcze w czasach, kiedy nikt nie myślał za bardzo o skali, a one były robione w skali 1:32. Na zdrowie. Przepraszam, więc więc po prostu większość samolotów jest w skali 1:32. Smutne. Jak będą pociągi, to ile będzie figurek w zestawie? Na razie nie możemy tego potwierdzić. Wojciech pisze, grałem w nowe Company of Heroes, bardzo fajna gra, jedyne liczę na mody, które pozwolą oddalić kamerę od pola bitwy, w tym momencie jest za blisko. Zgadzam się z tobą, ale z tego co wiem, to chyba tam będzie jednak aktywna kamera, chociaż mogę się mylić. Metfra pisze, co myślicie o tym, żeby ten długi element podtrzymujący samolot był wykonany z przeźroczystego plastiku? Z oddali wyglądałoby to tak, jak ten samolot faktycznie leciał. Kurczę, ale to nie jest zły pomysł. Wiktor. No. No bo my podstawkę
Robimy czarną i robimy czarne to trzymadełko. Tak, kurde, to jest raptem jeden klocek. Rzeczywiście, może kurczę lepiej. Nie pomyślałem o tym wcześniej. Był kiedyś taki temat u nas poruszany w firmie, ale jakby stanęło na tym, że czarne, bo czarne podstawki, że niby lepiej wyglądają. Kurczę, może to jest dobry pomysł. Jak myślisz, Wiktor? Trzeba poruszyć. Trzeba poruszyć. Grzegorz Madej pyta, kiedy wagony pasażerskie i towarowe? W przyszłości, Grzegorzu. W przyszłości. Co z zapraszaniem gości na stream? Temat nie przeszedł? PB Bricks pisze. Przeszedł. Chcieliśmy zaprosić Wojtka Packa. Wojtek Pacek, nie pozdrawiamy. Ale Wojtek stwierdził, że nie może, bo ma pytę z matematyki. Bo się nie uczył. Na konikach jeździł, w wojsko się bawił. I co? I pyta z matmy. A Wiktorek, pochwalił Wiktorek, co będzie na półrocze z matematyki? Z matmy? No. No to się pochwalę, że czyściutkie, słodziutkie 2+. No. Widzicie, jaki mądry chłopiec? A z biologii też stałem na skraju, a udało mi się wyjść na 3+. No. Widzicie, Wiktorek się w końcu nauczył tabliczki mnożenia i teraz proszę, prawie trójkę już ma z matematyki. No. Grafik pyta, Kobi na targach wyda film z obchodzenia stoiska przed streamem, czy wszystko na stream? Nie, no nagramy filmik. Albo nagramy streama, zobaczymy. Ale później nagramy filmik, a później zrobimy stream. Kobilitaria pyta, w jakiej skali będą pociągi Kobi? Stary, gdzieś ty był przez ostatnie 3 miesiące. W zamrażarce. Piwnicy cię trzymali? No to oczywiście, że 1 do 35. Mówimy o tym od miliona lat. A na może i dłużej. Arkdar pisze, hej, polecam wszystkim Pumę według instrukcji Staszka Waltera. Poezja. Właśnie zrobiłem sobie w innej kolorystyce. No, był u mnie w sobotę Tobasz Kopania, którego pozdrawiam. Pozdrawiam. Złoty chłopak, ale ja bym też był też go pozdrawiam. I budował równocześnie 4 Pumy Staszka Waltera. Wow. No, jak szewc. Staszka od najgorszych wyzywał. Skąd wziął te klocki? Tak. Szukał, grzebał, ale prawie zrobił te pantery. Pumy. Ja jeszcze nie budowałem, ale jestem napalony strasznie. Pozdrawiam Staszka. Staszek jest po prostu mistrzem. A teraz powiem wam w tajemnicy, że namówiłem Staszka i zrobił amerykańskiego half-tracka. I w 1 do 35 i będzie instrukcja do niego. Ja jestem turbo fanem modeli budowanych przez Staszka. Wczoraj zrobiłem sobie w końcu armatę Bofors, tą polską. Niestety, uwaga, o dziwo, brakowało mi tych klocków do tyłu, bo wszystkie mi wynieśli łotry. No ale... Ale. Co zrobić? Kocham historię. Gdzie można kupić koszulki z Kobi? Nigdzie nie można. Nie sprzedajemy na razie, ale jest taki plan w przyszłości. Karol Kamilski pyta, jeśli najnowsza figurka kobieca to Helga, to czy da się ją przerobić na Yvonne, Yvette i Michelle? A może nawet wyjdą w jakimś zestawie, bo Grubera to chyba już ktoś zmontował. Dobre, śmieszek. Przecież Michelle to była taka malutka taka, nie? Taka Michelle to była ta najmniejsza, nie? No, taka. Więc zobaczymy może. Dla chcącego. Simon World of Bricks asking, what about a Kobi Center? I don't understand your question. What about? What do you think about it? Karol Kamiński, czy w takim razie zbliżamy się wreszcie do sprzedaży miksów wybranych klocków na wagę lub jakąś pojemność? Karolku, nie! Nie planujemy na razie sprzedawać klocków na wagę ani na pojemniki. Na razie planujemy klocki rozdawać w gratisie do każdego zakupu. Naprawdę uważam to za bardzo rozsądne rozwiązanie. No bo co? Ale ja się sprzedawać po ile te miksy będziemy sprzedawać? Po 50, po 100 zł? Bez sensu. Kupujecie zestawy, dostajecie w Kobi Hobby Center, dostajecie pojemnik, możecie w gratisie brać. Przecież to jest super układ. Prawda, Wiktor? Bomba. Bombastycznie.
Anna Karasiewicz pyta, czy będzie jakiś filmik lub stream, na którym będą pokazane pełne zasady gry w Bitewniaka. Anna, taki film powstał już chyba 2 lata temu i jest dostępny na naszym kanale. Natomiast tak, w najbliższym czasie, bardzo w najbliższym czasie planuję rozpocząć streamy i filmiki nagrywać z prezentacją Bitewniaka. Kończę budować dioramę. W zasadzie już zbudowałem dioramę, rozstawiłem figurki i mam zamiar w najbliższym czasie zacząć nagrywać. To były złote czasy, co się budowało drzewka. Prawda? Piękną dioramę Arden zbudowałem. A w zasadzie zbudowałem. Ja tak, zbudowałem. Tak samo ostatnio. Budujemy dworzec w Modlinie. Budujemy dworzec w Modlinie. Pancerniak pyta, czy w Armed Forces pojawią się inne typy pojazdów, jak na przykład bojowe wozy piechoty, czy samobieżne haubice. Oczywiście, że tak. Michał Sitnicki pisze, pozdro z Łodzi, ja na fajrancie, a co u was? Michał, pozdrawiamy cię serdecznie. Złoty chłopak, złoty człowiek. Michał, weź ekipę, weź brata, żonę weź i wbijajcie w końcu do sobie Hobby Center w odwiedziny. Bardzo fajna ekipa, pozdrawiamy ekipę Sitnickich. Nie, Wiktor? Pozdrawiam. No i tak. Patrzymy na wasze pytania. Arbuzek pyta, czy będzie współpraca z World of Tanks lub War Thunder. Arbuzku, pytacie o to na każdym streamie. Ja już mam dosyć, nie będę. Od teraz będę śpiewał, odpowiadając na wasze pytania. Venom.pl2499 Klanowicz pisze, witam, czy są plany na czołki T-72? Tak, są plany. DS asking, what is Arthur and Victor favorite train? Really hard to say. I think that I can't choose which one. Wiktor, który jest twój ulubiony pociąg? TY2. Polish Steam Locomotive. Great, Wiktor. Jaki pan poleca zestaw Kobi, tak nie za drogi, ale żeby było co do składania? Ponulak pyta. Wiem już jaki. Polski Abrams z pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Jak chcesz coś tańszego, to weź NFT, to wydane z Muzeum Wojska Polskiego. Jest git. Miecio pyta, czy podziąki będą miały otwierane drzwi do od dymnicy? Drzwi od dymnicy. Mhm. Jak masz kocioł, no, i masz przód lokomotywy, mhm, to tam przeważnie ten kocioł jest otwierany. Nie, nie będzie otwierany. A to w każdej lokomotywie był otwierany? W każdej lokomotywie parowej, żeby w razie co móc sadzę to wszystko wygrzebać, wyczyścić kocioł, nie? Kiedyś był taki patent z przeźroczystą podstawką w zestawie z szopką bożonarodzenia, jako podstawka do gwiazdy betyleńskiej robi robotę, no i czy ta sama wytrzymałość, czarny plastik? No ja nie wiem właśnie o... Ale chyba jest ta sama wytrzymałość przeźroczystych klocków co czarnych. Krzysztof Wierzbicki, czy będą modulare budynki od Kobi? Bardzo niewykluczone w przyszłości, że będą. Czy Kobi ma też jakieś narzędzia do rozdzielania klocków? Palce. Panca! Offline Troll Face pyta. Arturze, czy lubisz serial w 80 dni dookoła świata? Z serialu? Ale mówisz o tym, przepraszam, o tym animowanym serialu? O zwierzątkach? Bo to nie pamiętam, że... Nie był taki serial, ja tam tylko książkę czytałem. Andy pisze, Artur postara się o zestaw V2 z pojazdami, warto to przedstawić kooperatom w Norymberdze, czy byliby zainteresowani, a z pewnością potwierdza chęć zakupu takiego zestawu. Nie no, nie jest żadna filozofia, zestawy z rakietą V2 na pewno w przyszłości trzeba będzie zrobić. No. Simon World of Bricks say, you said something in Polish about Kobi Center. Yeah, we opened on December a Kobi Hobby Center in Warsaw in Poland,
This is a special place because there is a store and there is a place for events, and there are a lot of great gifts and surprises for Kobe fans. There's a place when you where you can meet other Kobe fans. So if you want to visit Poland, I think it's a good idea to visit also Kobe Hobby Center. No dobrze. Czy będzie dziś też konkurs? Nie, dziś nie, w środę na streamie będzie. Na streamie czy na streamie po streamie? Na streamie, na streamie. Słodko. Nie cię pyta, ile będzie kosztowało TY2. Na razie... Przepraszam. Słodka tajemnica. Kocham historię. Czy w Kobe Hobby Center jest w sprzedaży Choke Hetzer? Nie. Wyprzedał się. Albo nowe zestawy Katiusza lub Marder. Ich jeszcze nie ma. W czwartek powinny dojechać. Komik pisze, był donator znany jako Kobe Ash czy coś takiego i był to donatorem. Długo jego nie widziałem. Ktoś wie dlaczego. Już go nie ma na streamach. Nie no, Kobe Ash bywa cały czas na streamach, natomiast osobiście bywa u mnie, bo on buduje dworzec w Modlinie w skali 1 do 35. Przyjeżdża do mnie w odwiedziny. Złoty człowiek. I buduje razem z żoną, których serdecznie pozdrawiam. I pozdrawiam. Złota parka. Czy będzie więcej zestawów NASA lub jakichś współczesnych realizacji, na przykład SpaceX? Jest taki plan. Czy powrócą na tanki? Nie ma takiego planu. Piotr Bakun pyta, hej, czy wiadomo coś o paczkach z konkursu? Tak, Piotrusiu, wiadomo, twoja paczka leży tutaj obok mnie. Kopię ją właśnie teraz nogą. Jest już zaadresowana i wszystko wskazuje na to, że już pojutrze przyjdzie po nią kurier, bo jutro nie przyjdzie. Dzisiaj miałem zamówić kuriera, ale musiałem wyjechać pilnie w ważnych sprawach do biura. Ale Piotrusiu, powiem ci tylko tyle, że będziesz mega zadowolony, bo znajdziesz tam w środku coś, czego... Nie spodziewałeś się. Trochę jak w Wiedźminie, że będzie tam coś, czego się nie spodziewałeś i było to zaskakujące. Dobrze. Będziemy kończyć bąble. Było miło, ale się skończyło. My mamy z Wiktorem jeszcze do obgadania parę spraw. Prawda, Wiktorze? Słuchajcie, bardzo wam wszystkim dziękujemy za udział w dzisiejszym streamie. Zapraszamy w środę na oficjalny stream i na stream po streamie. W środę na oficjalnym streamie będzie mega fajny konkurs, w którym będzie można wygrać fajne nagrody i w ogóle będzie super. I zapraszam was do Kobe Hobby Center. Śledźcie uważnie nasze media społecznościowe, a w szczególności Facebooka Kobe Hobby Center, bo tam od jutra w zasadzie zaczną się pojawiać harmonogramy różnych fajnych wydarzeń. Dobrze, to tyle. Bardzo wszystkim dziękujemy. Widzimy się wkrótce, bo już w środę na oficjalnym streamie i na streamie po streamie. Wiktorku, pomachaj ładnie rączką. Hej, hej, cześć. Ja tylko jeszcze chciałem na koniec pozdrowić dwóch, a w zasadzie czterech anonimów, Dariusza Skurę, Weronikę Kulawik i Pawła Szczepkowskiego, którzy wspierają mój kanał w serwisie Patronite. Napiszcie tylko na czacie jeszcze i w komentarzach pod zapisem z dzisiejszego streamu, jak brzmi mój nowy mikrofon. Czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy jest równie. Ale wydaje mi się, że jest świetnie. Prawda, Wiktorze? Tak. Słodkich snów, miłego wieczoru, do zobaczenia. Cześć, machamy rączką. See you guys, bye.